ja jestem? Gdzie ja jestem? Czy jest tu ktoś? Halo? Ktoś? Halo? Ej. Ej. Halo, halo? Ej. Halo, halo? Ej. Halo, halo? Ale... Halo, jeśli... Halo, jeśli jestem w niebie, to proszę, powiedzcie mi to. Halo? Ej. Jest tu ktoś? Jest tu ktoś? Jo, jestem syn. Jo, jestem syn. Ale ta... Co? Tata? Co? Tata? Co? Dziwne. Ale... Co? Ale przecież... Co? Ty... Przecież ty powinieneś w ogóle tu być. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ja jestem tak jakby pomiędzy wymiarami, czyli nie zobaczysz mnie, a tylko mnie usłyszysz, ponieważ się to tu pozwalam. Dobra, dobra. Dobra, ale tak, na początek. Po co mnie tu wezwałeś? Po co mnie tu wezwałeś? Powiedz, proszę. Wezwałem cię tu tylko dlatego, ponieważ musisz uratować świat. Ale jak muszę... Ja muszę uratować świat? Jak to? Jak to? Musisz uratować świat, dlatego, ponieważ ktoś wypuścił pożeracza światów. Ale jak to pożeracza światów? Przecież to jest tylko legenda. Och, no, nie właśnie, to nie jest legenda. Jezus Maria, znowu wszystko na mnie leci. No, leci na ciebie. Aha, fajnie, fajnie. No dobra, Filip, na początek. Tak, wiesz dlaczego pożarać światów też tak naprawdę powstał? Bo tak jakby go nie było. No jak, no dlaczego powstał, no dlaczego? Powstał on dlatego, ponieważ Kurhan użył machiny czasu. Ale przecież machina czasu nie może być używana przez jakiegoś ludzkiego osobnika, licząc. No niby jestem pół człowiekiem, pół diabłem i tam pół tym aniołem, czy coś tam takiego, zbytnio ten w to nie wierzę, ale no. Ale tak mi każdy, ale tak mała mówiła, która jest aniołem, więc no. Ale no, tak no. No właśnie. Więc no. Jak on tej machiny użył, to tak jakby powstał. Właśnie pożarać światów powstał. I przez to ktoś go wypuścił. Wypuścił go ktoś, teraz niszczy twój świat. Powolutku, ale niszczy. I za niedługo twój świat zniszczy, to wszystkich innych zniszczy. Dobra, ale tak, dobra, musisz to zrobić, tak, masz na to tylko tydzień czasu. Ale jak to tydzień? Bo jak nie zrobisz tego w tydzień, to po prostu cały świat zginie. Więc no. Więc w takim razie powodzenia ci, Filip, życzę. Więc Filip, cofnij się i idź i pokonaj tego pożeracza. Proszę cię. Więc no. To w takim razie żegnaj. Idź do tyłu, a teleportujesz się do miejsca, w którym będziesz tak jakby mógł to zrobić mniej więcej. Trochę dalej będziesz musiał ogarnąć, gdzie to jest, ale postaram się jak najbliżej teleportować. Żegnaj, Filip.